Siemaneczko widzowie, z tej strony Marcin Malczyński. No, tak jak w tytule na samym początku, przepraszam, że was zawiodłem, bo wiem, że wielu z was na mnie liczyło. Pisaliście mi to w formie wiadomości wsparcia przed walką. Dziękuję też za okazane wsparcie po walce. Naprawdę jest mi bardzo miło, że dalej jesteście ze mną pomimo tego, co się stało. Zaraz przejdę do tego, jak ten dzień wyglądał z mojej perspektywy. Co dalej? Jak się teraz w ogóle czuję, także jeszcze raz bardzo wam dziękuję za wsparcie okazane. No i przepraszam jeszcze raz. A teraz przechodzimy sobie do dalszej części. Generalnie też na samym początku chciałem podziękować mojemu trenerowi Grześkowi Szulkowskiemu za to, że nade mną był, że przygotował mnie do tej walki, Krystianowi Maturze za pomoc w boksie, Dawidowi Karacińskiemu, Karkanowi za pomoc w zapasach, Dawidowi za to, że za mną jest mój brat, no i oczywiście całej rodzinie i przyjaciołom, którzy byli również ze mną, całemu MMA Team Solo Namysłów za pomoc, no i jeszcze raz wam widzowie, także jak to wyglądało z mojej perspektywy ten cały dzień? No, ja się czułem świetnie, naprawdę żadnych wymówek, czułem się silny, czułem się dobrze przygotowany, czułem się zdrowy, nie miałem żadnej gorączki ani nic, nic mi nie bolało, więc jedynie, że to będzie dobry dzień. No i oczywiście, jak się później okazało, jestem też świadom tego, co się będzie działo tutaj w komentarzach ze mną, co ludzie będą chcieli zrobić, także spoko, jakby jestem świadom wyniku tej walki, ale też posłuchajcie mnie zanim cokolwiek powiecie, bo myślę, że to wam może dać obraz tego, co miałem w głowie, jak się z tym czuję dalej. No obecnie czuję się dobrze, troszeczkę głowa mi boli dalej po tej stronie, gdzie dostałem, aczkolwiek no nie jest źle, więc myślę, że wszystko jest w porządku. No, zaczęliśmy sobie ten dzień właśnie od porannego treningu, bardzo fajnie było, czułem się świetnie, naprawdę. Wydolnościowo dobrze, siłowo i tak dalej. Później, no co, już potem troszkę taki stres wchodził, coraz bliżej walki, wiadomo, pojechaliśmy na halę, hala wielka, zarąbiste widowisko, naprawdę oprawa świetna, 12 tysięcy osób na publice. No i co, walka jedna, druga, trzecia, przychodzi mi wychodzić, więc idziemy. No i ten lekki stres się zapowiadomo, ale byłem bardzo mocno sfokusowany na tym, żeby wyjść do oktagonu, ludzie dla mnie nie istnieli, przyszedłem sobie do narożnika ja, do narożnika Arek. Arek wyglądał na takiego nabozowanego, więc od razu stwierdziłem, że będzie wlatywał, więc powiedziałem sobie, że skrócę dystans i obalę go. Ale podbiegłem, Arek jakby się zatrzymał, wyprowadziłem lewego takiego krótkiego i low kicka, przy którym dostałem takiego sierpa na szczękę. Obróciłem się od razu, no i jakby momentalnie poszedłem w nogi. I w tym momencie jakby już czułem się dużo lepiej, bo siłowo wydaje mi się, że byłem dużo silniejszy od Arka. Z takiej lesy na przykład, że złapałem Kubańczyka i nie mogłem tych przy tamtej walce nóg w ogóle wyrwać, prawda? Tutaj złapałem te nogi i przeszedłem z Arkiem w bardzo szybkim tempie, nawet na treningach mi się to nie zdarza, pod siatkę, na kolanach. No i już wstawałem. Pamiętam sam z siebie tylko, że stawiłem i lewą nogę i potem chyba wziąłem już na filmik, że dostawiłem prawą i wstałem z nim. Już jakby nawet komentarz Kajawskiego i Kubańczyka był taki, że zaraz zobaczymy obalenie. No i w tym momencie, no ale tam cały czas bił sobie jakieś ciosy. One były mocne, ale nie aż tak, myślałem, że nie aż tak, żeby coś się stało. I w pewnym momencie dostałem cios gdzieś w głowę. Pamiętam jedynie to, że poczułem prąd, takie ciepło płynące od tutaj, od góry, po sam dół, po same moje nogi. I następną rzeczą, którą pamiętam, było to, że obudziłem się i lekarz zapytał, jak już leżałem na plecach, jak mam na imię. To była pierwsza rzecz, którą pamiętam. I to, że Piotr Jarosz zapytał, czy jestem w stanie usiąść. I to są jedyne rzeczy. Od momentu, w którym postawiłem jedną nogę, do momentu, w którym zapytali mnie o moje imię. Także jak przy Gubańczyku byłem świadomy tego, że to będzie bardzo ciężkie, to tutaj już było tak blisko tego obalenia. I gdyby się w końcu ta akcja przyniosła do parteru, to wiecie, można gdybać. A wielka szkoda, tak naprawdę w tym momencie poczułem się oj, tragicznie. Także no, gratulacje dla Arka, że wygrał walkę. Szkoda dla mnie, że no, byłem naprawdę bardzo dobrze przygotowany, ale
Wiem na pewno, że z niektórymi rzeczami sobie nie radzę, więc muszę już jakby podjąłem próbę rozmowy z psychologiem sportowym. Na razie na kilka dobrych miesięcy nie przestaję trenować oczywiście, ale żadnych planów na walki nie biorę. Nawet jakby dałem do zrozumienia to, że minimum 8-9 miesięcy potrzebuję, żeby jakby być gotowym. Oczywiście nie chcę się poddać, bo wtedy cała praca, jaką, no ja to tam wiadomo, ale cała praca, jaką przez te lata wykonali moi trenerzy, przyjaciele i tak dalej, no poszłaby na marne i to by było bardzo nie w porządku wobec nich, wobec was, wobec tej osoby, które dalej we mnie wierzą. Jest naprawdę bardzo miło z tego powodu. No co, zajmę was, przepraszam, że tak wyszło, ale obiecuję nie składać broni i trenować jeszcze ciężej. I no co mogę powiedzieć? No ja jeżeli będę. Znaczy, na pewno będę, ale wtedy, kiedy będę gotów, to wrócę, żebyście już nie musieli oglądać czegoś takiego, chociaż mówię wam, naprawdę było bardzo, bardzo dobrze się czułem w ten dzień i myślę, że może to tak nie wygląda, ale akurat ta porażka będzie początkiem nowej, dobrej drogi i w przyszłości dam wam jeszcze powód do dumy. Także dziękuję wam jeszcze raz. Tim Malczyński. Pozdrawiam.